Szczęść Boże. Zapraszamy Państwa na wysłuchanie kolejnej katechezy. Dzisiejszą katechezę o Trójcy Świętej wygłosi ojciec Mateusz Przanowski. Ojciec Mateusz Przanowski jest dominikaninem, doktorem teologii i wykładowcą Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie. Ojcu Dominikanie. O Trójcy Świętej nic nie moglibyśmy powiedzieć w ogóle, nawet byśmy nie wiedzieli, że ona istnieje. Nie moglibyśmy powiedzieć, że Bóg jest jeden w trzech osobach, że jest trójjedyny. Nie moglibyśmy tego sobie wymyślić i jeżeli są takie rzeczy, które rzeczywiście nie śniły się filozofom, to z całą pewnością prawda o Trójcy Świętej do niej należy, bo nie moglibyśmy wiedzieć nic o Trójcy Świętej, gdyby ona sama nie zechciała nam o sobie powiedzieć. Jedną z rzeczy, na które Kościół zwraca bardzo mocno uwagę, jeśli myślimy o Trójcy Świętej, jest to, że prawda o Trójcy Świętej byłaby dla nas zakryta, byłaby dla nas zupełną tajemnicą, gdybyśmy jej się nie dowiadywali za pomocą objawienia. To znaczy, gdyby Pan Jezus nie opowiedział nam o swoim Ojcu, gdyby Duch Święty nie zstąpił na Kościół. Czyli w punkcie wyjścia musimy powiedzieć, że jeżeli wiemy coś o Trójcy Świętej, to dlatego, że ona sama zechciała nam o sobie powiedzieć, jakby otworzyła na nas samą siebie. Pokazała nam Bóg, możemy to sobie wyobrażać w ten sposób, że Bóg zdecydował się otworzyć na nas tajemnicę swojego najgłębszego życia. Życia wewnętrznego i powiedział nam, że jest Trójcą. Ale dlaczego to zrobił Pan Bóg? Otóż nie zrobił dlatego, żebyśmy teraz głowili się, przede wszystkim głowili się, jak tę prawdę ująć, jak ją uchwycić, jak ją sobie wytłumaczyć, bo nasza wyobraźnia jest tutaj do tego stopnia ograniczona, jeśli chodzi o Trójcę Świętą, że zawsze będziemy popadać w jakieś kłopoty i każde porównanie Trójcy Świętej, które zaproponujemy czy stworzymy, ona zawsze będzie gdzieś tam niedoskonała. Zawsze będzie gdzieś nie pasować do końca do boskiego wzoru. Ale Panu Bogu zależy na tym, żeby nas pociągnąć do życia, do swojego życia wewnętrznego. Kiedy Pan Jezus mówi na przykład, że przyjdzie i mówi, że razem z Ojcem do Niego przyjdziemy, do serca człowieka, to mówi właśnie o tym, że Trójca Święta dlatego się objawia człowiekowi, żeby go pociągnąć do swojego życia wewnętrznego. To znaczy, żebyśmy żyli prawdą o Trójcy w jakimś sensie, jakby wciągnięci w prawdę o Trójcy, żeby Bóg Ojciec był rzeczywiście naszym Ojcem, żebyśmy byli braćmi w Jezusie Chrystusie i napełnieni Duchem Świętym. Czyli już na wstępie warto jest pamiętać o tym, że Pan Bóg objawia siebie, Pan Jezus nam objawia prawdę o Trójcy Świętej po to, żebyśmy zostali wciągnięci do życia wewnętrznego Boga. I teraz, kiedy pamiętamy o tym, że ta prawda przekracza granice naszej wyobraźni, to musimy sobie równocześnie powiedzieć, że ona jest niezwykle jakby na wyciągnięcie ręki. Że z jednej strony ona jest bardzo taka tajemnicza, ale z drugiej strony jest na wyciągnięcie ręki. Gdybyśmy zapytali siebie, kiedy pojawia się Trójca Święta codziennie w naszym życiu, oczywiście w sposób widzialny, z naszej strony, przez nasze gesty, bo ona po prostu jest. Ona po prostu jest. Taki po prostu Bóg jest. Czy nam się to chce, czy my tego chcemy, czy nie chcemy, Bóg taki jest. To pierwsza rzecz, to by był na pewno znak krzyża. Zwróćcie uwagę, że robimy znak krzyża i mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I kiedy zaczynamy dzień od Trójcy Świętej, Mszę Świętą, również rozpoczynamy od znaku krzyża. I to jest taka pierwsza
droga do zrozumienia tego, kim jest Trójca Święta. I zastanówmy się nad tym znakiem. Oczywiście, czym jest krzyż, wiemy, ale dlaczego właśnie w ten sposób rozpoczynamy od naszej głowy, dotykamy czoła, prawda? I mówimy w imię Ojca i dotykamy czoła. Potem mówimy Syna, a potem mówimy Ducha Świętego. Otóż Kościół uczy nas, że kiedy właśnie, co to jest głowa? Tu się wszystko zaczyna, w myśli, w umyśle człowieka, jakby tutaj to jest symbol, symbol umysłu, symbol początku. I stąd Kościół mówi o Ojcu, że Ojciec jest początkiem wszystkiego. Grecy powiedzą arche, właśnie Ojciec, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej jest początkiem, od której wszystko się wywodzi. Ale kiedy mówimy początek, to nie chcemy powiedzieć, że Syn i Duch Święty są później od Niego. Mówimy, że jest początkiem, ale całkowicie poza czasem. Kiedy jednak poszukujemy jakiegoś porządku w Trójcy Świętej, to rozpoczynamy od Ojca, ponieważ On właśnie jest tym, który nadaje porządek Trójcy Świętej. I Kościół Zachodni, nasz Kościół, w którym się modlimy, Kościół Katolicki, do którego należymy, będzie o Ojcu mówił, że On jest principium sine principio, czyli zasada bez zasady. Zasada, czy jakby początek Trójcy Świętej, i poza tę zasadę już dalej nie można pójść. To jest granica w naszym myśleniu. Od Ojca wszystko się rozpoczyna w Trójcy Świętej. Później, kiedy idziemy dalej tym szlakiem znaku krzyża, to dotykamy serca, kiedy mówimy w imię Ojca, mówimy i Syna, wtedy dotykamy serca. I ten znak krzyża, ta droga krzyża do Trójcy Świętej pokazuje nam to, o czym mówi nam szczególnie Ewangelia Świętego Jana, o miłości Ojca do swojego Syna. O miłości Ojca do swojego Syna, która jest szczególna i której to miłości, która miłość tam może być rozlana również na nas, ale która jest najwyjątkowa, która jest szczególna, która nie ma żadnych innych podobnych przykładów. Zobaczcie, że Syn Boży wcielony, Jezus Chrystus, modlił się do swojego Ojca: Abba Ojcze. Mówił: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Mówił o tym, że Ojciec go umiłował. Sam Ojciec mówi w wielu scenach Nowego Testamentu, mówi: to jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. Kiedy właśnie w znaku krzyża dotykamy serce, myślimy wtedy o tej niezwykłej miłości, która łączy Ojca i Syna. Ale teraz mówiłem wcześniej, że Ojciec jest początkiem, jest tym kresem, poza który już nie można wyjść. I mówiłem o tym, że nie możemy o tym myśleć w kategoriach czasu. Bóg jest wieczny, Bóg nie istnieje w czasie, jest poza czasem. Więc ta miłość Ojca i Syna, ona jest absolutnie poza czasem. Ta miłość jest od zawsze. Kiedy Syn Boży stał się dla nas człowiekiem, to zobaczyliśmy tę miłość, On nam tę miłość objawił, ale ta miłość istnieje od zawsze. Później mówimy i Ducha Świętego i dotykamy ramion, i to jest przekonanie Kościoła od wieków, że Duch Święty to jest ktoś, kto pomaga nieść brzemię człowiekowi. Zobaczcie, że współcześnie my bardzo często o Duchu Świętym myślimy w kategoriach bardziej kogoś, kto inspiruje modlitwę, kto daje charyzmaty, napełnia Kościół charyzmatami, darami. To jest wszystko prawda, ale kiedy zajrzymy do historii myślenia o Duchu Świętym, zobaczymy, że w równie mocnym stopniu kiedyś Duch Święty był uważany za lekarza. Bardzo wiele szpitali było szpitalami Ducha Świętego w średniowieczu.
Jeszcze dzisiaj bardzo wiele szpitali w starych miastach znajduje się na ulicy Ducha Świętego. Albo jest w ogóle Ducha Świętego. I to połączenie Ducha Świętego z leczeniem, z przyniesieniem człowiekowi ulgi jest tutaj w tym znaku zawarte. Bo Duch Święty to jak gdyby w tym znaku krzyża ten, który pomaga człowiekowi nieść krzyż, nieść belkę poprzeczną krzyża. Więc jeżeli chcemy przez znak krzyża dojść do prawdy Trójcy Świętej, ten, od którego zaczynamy każdy dzień, to mamy Ojca jako początek, mamy Syna jako Syna umiłowanego, tajemnicę miłości między Ojcem i Synem i mamy Ducha Świętego, który pomaga nieść brzemię, pomaga nieść krzyż. Ale mamy jeszcze, kiedy powrócę do tego, co mówiłem na początku, to znaczy, gdzie my się z Trójcą Świętą na co dzień w naszej modlitwie najbardziej spotykamy. To oczywiście jest znak krzyża, ale druga sprawa to jest chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. To też mówimy bardzo często. I co to jest ta chwała? Gdzie ta chwała się pojawia? W Piśmie Świętym. Przypomnijmy sobie tą wspaniałą scenę powołania proroka Izajasza. Prorok Izajasz jest w świątyni jerozolimskiej i zostaje porwany w myśli i widzi Boga siedzącego na tronie i widzi aniołów, którzy krzyczą: święty, 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 Pan Bóg zastępów. I potem jest: pełna jest ziemia, niebo i ziemia chwały Twoją, czy też majestatu chwały Twoją. Takie są proroka Izajasza i przy tym objawieniu Trójcy Świętej u proroka Izajasza właśnie pojawia się ta chwała. Czym jest chwała? Chwała to jest w Starym Testamencie określenie tego, że Bóg jest tajemniczy, ukryty, niepoznawalny, a jednak jest obecny w świecie. To znaczy, Bóg jest zawsze inny, zawsze wykracza poza wszystko, co o Nim myślimy, zawsze kocha nas bardziej, niż możemy sobie to wyobrazić, jest bardziej miłosierny od tego, co możemy sobie wyobrazić, jest bardziej sprawiedliwy od tego, co możemy sobie wyobrazić, a równocześnie ten całkowicie inny Bóg jest, przychodzi, nie tracąc nic z tego, że jest inny i tajemniczy. I kiedy oddajemy chwałę Trójcy Przenajświętszej, mówiąc chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, to chcemy powiedzieć, że wiemy i uwielbiamy tą absolutną inność Pana Boga. Że chcemy powiedzieć: Panie Boże, ja wiem, że ja jestem człowiek, ja jestem stworzenie, ja jestem kruchy, ale Ty jesteś niestworzony, wielki, potężny i przekraczający mnie. Ale przekraczający mnie przez miłość, łaskę i dobroć. I mogę oddawać Ci chwałę, to znaczy powiedzieć: wiem, że Ty jesteś wielkim Bogiem w Trójcy Przenajświętszej. To jest powiedzieć te słowa: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Mamy jeszcze następną drogę, z tych najprostszych, które sobie przypominamy. Ta droga z kolei to jest droga Chrztu Świętego, bo przecież każdego w Kościele chrzci się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I też kiedy wchodzimy do Kościoła i robimy znak krzyża wodą święconą, też na pamiątkę Chrztu Świętego, też mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, żeby przypomnieć sobie chrzest święty. A więc w czasie chrztu, zresztą to wynika ze słów Pana Jezusa, który powiedział: idźcie i chrzcijcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
I kiedy myślimy o prawdzie o Trójcy Świętej, to ona też rozpoczyna się od Chrztu Świętego. I w ogóle w Kościele, zanim zaczęto myśleć o prawdzie o Trójcy Świętej, jak to jest między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, to już wtedy chrzczono w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jakby prawda o Trójcy Świętej rodziła się z tajemnicy Chrztu Świętego. I teraz, kiedy spojrzymy na Trójcę Świętą z perspektywy Chrztu Świętego, to zobaczmy, o co chodzi we Chrzcie Świętym. Chrzest Święty to jest odrodzenie. Jeżeli użylibyśmy łacińskiego słowa regeneracja, to jest odnowienie człowieka. To jest danie człowiekowi życia Bożego. To jest narodzenie się człowieka na nowo. Czyli narodzenie się właśnie w Trójcy Świętej i narodzenie się dla Boga. Nowe narodzenie. Te wszystkie, zwróćcie uwagę, że te wszystkie porównania Chrztu Świętego, te wszystkie określenia Chrztu Świętego raczej, one wszystkie odwołują się do narodzenia. Do nowego narodzenia i do życia. Do życia Bożego. I to jest wspaniała droga do zrozumienia Trójcy Świętej i do zrozumienia tego, że dlaczego właśnie w czasie Chrztu Świętego wymawiamy imiona Trójcy Świętej. Bo Trójca Święta to jest jakby samo życie. To jest przekazywanie sobie życia. I kiedy myślimy o Trójcy Świętej, używamy na przykład takich słów jak zrodzenie Syna Bożego, tchnięcie Ducha Świętego. I wiemy, że Ojciec rodzi swojego Syna. Czyli jest to tajemnica nadawania życia, przekazywania życia. Podobnie Ojciec i Syn tchną Ducha Świętego. A kiedy mówimy Duch Święty, Spiritus Sanctus po łacinie, czy Ruach Jahwe po hebrajsku, Pneuma po grecku, to mówimy o duchu, czyli o czymś, co jest wprost związane z oddychaniem. Taka była pierwotna intuicja związana z samym imieniem Duch Święty. Z czego to się bierze? To się oczywiście bierze od oddychania. A oddychanie z czym jest związane? No, oczywiście z życiem. Tak myśleli sobie ludzie, którzy pisali, którzy pod natchnieniem Bożym Pismo Święte zapisywali. Otóż to jest przecież taka zupełnie prosta intuicja, że człowiek, który coś, co oddycha, znaczy jest żyjący. Znaczy żyje. I Duch Święty z kolei, kiedy oddychamy, to naszego oddechu nie widać, prawda? I człowiek myślał sobie, to jest właśnie niewidzialne. Ta zasada życia, oddechu, ona jest zupełnie niewidzialna. Stąd to powiązanie Ducha Świętego z oddychaniem i równocześnie z życiem, z nadawaniem życia. A z kolei żyć to co znaczy dla autorów Pisma Świętego, między innymi, bo również dla starożytnych filozofów, znaczyło poruszać się. Być zdolnym do poruszania się samemu z siebie. I to wszystko, jakby te wszystkie intuicje łączyły się właśnie w tajemnicę Ducha Świętego, który jest oddechem, który jest życiem, który jest ruchem, poruszeniem, dynamizmem, jakąś siłą. I kiedy tak spojrzymy na Ducha Świętego, przypomnimy sobie, że Ojciec rodzi Syna, rodzi od wieków, poza czasem, zawsze swojego Syna, który w jakimś czasie rodzi się z Maryi Dziewicy, to zobaczymy, że tajemnica Trójcy Świętej jest tajemnicą życia. I teraz Kościół, kiedy chce mówić o tej tajemnicy życia wewnątrz Trójcy Świętej, to wprowadza takie pojęcie pochodzeń, że jedna osoba pochodzi od innej osoby. Syn Boży
pochodzi od Ojca. Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. I teraz to, co może nam sprawiać sporą trudność w myśleniu o Trójcy Świętej, to musimy sobie pomyśleć, że te pochodzenia są zawsze, że one są poza czasem, że owszem, Duch Święty został zesłany w pewnym momencie czasu, w dzień Pięćdziesiątnicy, że Syn narodził się z Maryi Dziewicy, ale że Syn i Duch Święty pochodzą od Ojca, a Duch Święty od Ojca i Syna w wieczności, poza czasem. Od zawsze. I teraz, kiedy Kościół wprowadza te pojęcie pochodzeń, że jedna osoba pochodzi od drugiej, to chce nam powiedzieć, że Ojciec przekazuje swojemu Synowi, tak jak mówię, odwiecznie, poza czasem, przekazuje Synowi wszystko, co posiada. Wszystko, co ma. Poza tylko tym, że jest Ojcem. Z kolei Syn jak gdyby oddaje wszystko, co posiada. Wszystko, co otrzymuje od Ojca. Ale poza tylko tym, że jest Synem. Potem Ojciec i Syn wszystko, całą swoją naturę, wszystko, co posiadają, przekazują Duchowi Świętemu, poza tym, że są Ojcem i Synem. A Duch Święty jakby oddaje w akcie miłości wszystko, co posiada, poza tym, że jest Duchem Świętym. Czyli w pochodzeniach wewnątrz Trójcy Świętej mamy jakby odwieczny przepływ daru, życia, miłości pomiędzy osobami boskimi. I to się nigdy nie skończy, ani nigdy nie zaczęło. To się nigdy nie zaczęło i nigdy nie skończy. To wzajemne obdarowywanie osób przez pochodzenia nie ma początku i nigdy nie będzie miało końca. Tak po prostu było, jest i będzie. I bardzo piękną rzeczą, którą można o Trójcy Świętej powiedzieć właśnie z perspektywy życia, to powiedzieć, że w Trójcy się dokonuje takie absolutne dzielenie się życiem. To jest doświadczenie ludzi, którzy kochają, jest takie, że chcieliby dzielić życie z kimś. I wiemy, że na tym świecie to dzielenie życia z kimś, ono zawsze jest obarczone jakąś trudnością. W naszym świecie po grzechu pierworodnym, że to zawsze jest związane z jakimś brakiem, z jakimś że czujemy, że się nie da, nawet jeśli bardzo, bardzo chcemy kochać, czy kochamy, że się nie da tak podzielić życiem, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy marzyli z kimś. I tutaj Trójca Święta to jest absolutne dzielenie się życiem. Ojciec wszystko absolutnie oddaje Synowi. Syn Ojcu, Ojciec i Syn Duchowi, Duch Święty Ojcu i Synowi. Więc kiedy myślimy sobie o Chrzcie Świętym i tym, że się mówi te słowa, pomyślmy sobie zawsze o Trójcy Świętej jako o tajemnicy życia. Czyli zobaczcie, na razie przyszliśmy drogę chwały do Trójcy Świętej, kiedy mówimy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I wtedy myślimy sobie, Ty jesteś absolutnie inny. Ty jesteś tajemniczy, a jednak otworzyłeś się na mnie, a jednak opowiedziałeś mi o swoim wnętrzu. Przeszliśmy tajemnicą krzyża, znaku krzyża. Dzięki temu rozpoznaliśmy Ojca jako początek Trójcy Świętej, ale początek poza czasem, Syna jako Jego Syna umiłowanego, a Ducha Świętego, który jest posłany, żeby pomagać nam nieść brzemię. Trzecia droga to była droga Chrztu Świętego i próbowaliśmy zrozumieć Trójcę Świętą jako tajemnicę Boga, który jest życiem, absolutnym dzieleniem się życiem. I teraz następna droga do Trójcy Świętej, taka, w której, która wydaje się, żeby być najbliżej z tych wszystkich. Bo kiedy
czytamy Księgę Rodzaju, to czytamy, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i mamy tam często liczbę mnogą. Na przykład w Księdze Rodzaju czytamy: uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Różnie to bibliści tłumaczą, ale ojcowie Kościoła mówili, że Trójca Święta mówi wtedy, że stwarza człowieka na obraz i podobieństwo Trójcy Świętej. I jeżeli my się spotykamy gdzieś z Trójcą Świętą, to najszybciej spotykamy się w nas samych i spotykamy się w ogóle w każdym człowieku, którego spotykamy. Bardzo dużo na ten temat pisał święty Augustyn, pisał także święty Tomasz z Akwinu, o tym, w jaki sposób człowiek nosi w sobie obraz Trójcy Przenajświętszej. Otóż jedną z takich trzech rzeczy, które posiadamy w sobie, takich najbardziej podstawowych, o których sobie myślał święty Augustyn i święty Tomasz z Akwinu, to jest po pierwsze to, że w ogóle jesteśmy, prawda? Zgodzimy się, że to jest, że to coś zmieni. W tym znaczeniu, że mogłoby nas nie być, myśli sobie święty Augustyn. I teraz, kiedy pamiętacie tą drogę krzyża do Trójcy Świętej, mówiliśmy, że Ojciec jest początkiem. I katechizm bardzo pięknie powie nam, że kiedy Pismo Święte mówi nam o Bogu Ojcu, pierwszej osobie Trójcy Świętej, to chce nam powiedzieć o dwóch rzeczach. Że On jest absolutnym początkiem i że On jest kimś, kto się opiekuje światem i opiekuje człowiekiem jako Ojciec. Że kiedy mówimy Ojciec, to mówimy o absolutnym początku i o Jego opiece, o Jego opatrzności. I teraz, kiedy mówię sobie, patrzę na siebie i mówię, czy myślę, czy widzę, że jestem, a mogłoby mnie nie być. I pamiętam jeszcze o tej nauce Kościoła, że zostałem stworzony przez Boga, to mogę sobie powiedzieć, że to właśnie odbija się we mnie Ojciec, Bóg Ojciec. Bóg Ojciec odbija się jako ktoś, kto daje życie, kto daje istnienie. To jest początkiem obdarowania istnienia, obdarowania życia. Ilekroć zastanawia mnie ten fakt, może mnie on w ogóle nie zastanawia, że jestem, może tak być, że to nie jest przedmiotem moich częstych rozważań, to, że jestem, ale jeżeli przychodzi mi czasem do głowy takie, nawet powiedziałbym, zdziwienie z tego powodu, że jestem, to mogę to przerobić w modlitwę uwielbienia właśnie Ojca i powiedzieć, że to jest odbicie osoby Ojca, że jestem, bo On jest początkiem. Z kolei drugą rzecz, którą mogę zobaczyć, to to, że mówię. Tak sobie myślał święty Augustyn. To, że mówię, a kiedy mówię, to używam słów. A co to są słowa? To nie jest tak, że ja używam takich jakichś bardzo prostych, powiedzielibyśmy, zwierzęcych sposobów nawoływania kogoś. Tylko ja używam słów, one mają pewną treść. Słowa mają znaczenie, zdania mają znaczenie. Ja jestem kimś, kto potrafi myśleć, kto potrafi właśnie używać języka, kto potrafi mówić. I teraz święty Augustyn pomyślał w ten sposób, że słowo to jest, żeby mówić słowo, żeby powiedzieć to słowo, to słowo w jakiś sposób musi być wcześniej we mnie. Ono musi być gdzieś w moim umyśle. Ono musi się gdzieś narodzić w moim umyśle. Że posiadam słowo, że ja mogę to słowo powiedzieć w sposób głośny, ale mogę tylko wewnętrznie sobie słowo wypowiedzieć. Kiedy bym powiedział teraz, ja powiem jakieś słowo, prawda? Teraz. Ale ja powiedziałem to słowo wewnętrznie. Nikt z was nie może go usłyszeć. A jednak powiedziałem to słowo. I święty Augustyn powiedział tak, że właśnie ta zdolność do tego, żeby nazywać rzeczy,
żeby używać języka, żeby używać słów, ale też tych wewnętrznych słów, to jest odbicie drugiej osoby Trójcy Świętej, a więc odbicie Słowa. Przecież nazywamy Go, na początku było Słowo, prawda? Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana na samym początku. Więc kiedy to Słowo właśnie, Słowo z Trójcy Świętej odbija się w naszej duszy, odbija się w nas. I to jest druga osoba. Ale to jest drugi dynamizm. Zobaczcie, pierwsza rzecz, że po prostu coś jest, że coś istnieje. Drugie, że potrafi mówić. A jak potrafi mówić, to znaczy potrafi poznawać. Czyli ten taki dynamizm poznania, poznania świata. I to jest Syn, to jest Słowo. A trzeci dynamizm to jest dynamizm miłości. I każdy ma ten dynamizm w sobie stworzony przez Pana Boga. I teraz, kiedy patrzymy na miłość, zdolność do miłości, to święty Augustyn, święty Tomasz powie, że to jest właśnie odbicie Ducha Świętego w człowieku. Ale co to jest za miłość, ta odbita miłość w człowieku? I święty Tomasz powiedział, że to wygląda w ten sposób, że jeżeli człowiek kocha kogoś, to chciałby jakiegoś zjednoczenia z tą osobą, która jest kochana. Chciałby zjednoczyć się z tą osobą, która jest kochana. I to jest pierwsza cecha, czyli pragnienie zjednoczenia z tą osobą. Tak jak mówiliśmy wcześniej, dzielenia życia z kimś. A druga rzecz jest taka, że równocześnie jakby dąży do tego zjednoczenia. Człowiek, który kocha, jakby ma wewnętrznie takie ciągłe napięcie, którego jakby popycha w kierunku tej osoby, która jest kochana przez niego. Jakby pewien niepokój wewnętrzny, który każe mu poszukiwać tej osoby, która jest kochana, osoby kochanej, czy dążenie do tego, żeby właśnie zjednoczyć się z nią. I święty Tomasz mówi, że Duch Święty odbija się w nas właśnie w ten sposób, że kiedy kogoś kochamy, to jesteśmy w taki właśnie dość istotny sposób niespokojni i dążący do zjednoczenia, dążący do bliskości i zjednoczenia z osobą, którą kochamy. I to jest, Tomasz powie, odbicie Ducha Świętego. Jakiś impuls wewnętrzny. Ale popatrzcie, już mamy sporo skojarzeń z Duchem Świętym. Życie, oddech, ruch, właśnie impuls, miłość. Popatrzcie, że to nam się układa w pewną całość. To znaczy, że Duch Święty to jest właśnie impuls miłości. Impuls miłości, która do czegoś zmierza. I to jest impuls miłości samego Boga. W samym Bogu jest taki impuls miłości. I równocześnie w każdym człowieku, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Z kolei, kiedy mówimy o Synu, to jakie już mieliśmy skojarzenie? Syn, umiłowany, najbliższy, a z drugiej strony Słowo, poznanie, intelekt, porządek. To jest, z kolei tu odbija się druga osoba Trójcy Świętej w naszym świecie. I Ojciec nadawać istnienie, podnosić z nicości, opiekować się, opatrzność Boga. Początek, ale zarazem kres, do którego wszystko zmierza. I tu przypomnijmy sobie tę modlitwę, w której mówimy przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. To mówimy na mszy świętej. I jak ta modlitwa wygląda? Ona idzie do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. I zobaczcie, kiedy to skojarzenie Ojciec jako początek wszystkiego, od Ojca wszystko wychodzi i do Ojca wszystko zmierza.
W związku z tym my jesteśmy stworzeni w drodze do Ojca, do tego początku Trójcy Świętej. Razem z Duchem Świętym idziemy do Ojca w Chrystusie, który okazuje nam drogę. I do tego by nas doprowadziła droga człowieka. Kiedy patrzymy na innych ludzi, to naprawdę dobrze jest czasem przypomnieć sobie, że wszyscy na obraz i podobieństwa Boga jesteśmy stworzeni. Każdy z nas poznaje, każdy z nas kocha, tak albo nie, jak mu serce pozwala. I każdy z nas jest przez Ojca stworzony z nicości. Tak więc, kiedy przypominajmy sobie codziennie Trójcę Świętą, kiedy mówimy chwała Ojcu, kiedy słyszymy słowa Chrztu Świętego, kiedy robimy znak krzyża, kiedy patrzymy na każdego człowieka i pomyślmy sobie, że te wszystkie znaki, które są na wyciągnięcie ręki, chcą nam pokazać jedną bardzo jasną rzecz, że prawda o Trójcy Świętej, jakkolwiek niepoznawalna dla nas do końca, jest prawdą, którą można żyć na co dzień. I nawet jeśli jej nie potrafimy rozpoznać do końca, to jednak możemy się z każdą z osób boskich oddzielnie, gdyby, wchodzić w relacje. Kiedy znamy te specyficzne cechy każdej z osób boskich, to z każdą z nich możemy nawiązać jakąś taką swoistą relację. Zwróćmy uwagę, czy na przykład ma dla nas znaczenie to, że modlimy się do Ojca. My zawsze wiemy, że kiedy modlimy się do jednej osoby boskiej, to oczywiście modlimy się również do całego Boga, że się tak wyrażę, całego w trzech osobach. Bo Bóg zawsze działa jako jeden Bóg w trzech osobach. Ale czy możemy sobie się zapytać, czy na przykład właśnie Ojciec jest dla nas kimś szczególnym, kiedy się do Niego modlimy? Syn, Jezus Chrystus, też jest pewną szczególną relację mamy do Niego i szczególną relację do Ducha Świętego. Kiedy nam się to udaje uzyskać, to wtedy mamy dużo jaśniejszy wgląd w to, kim jest Trójca Święta. Na samo zakończenie, Ojciec to podnoszenie z nicości, opatrzność, początek. Początek bez początku, jak mówi Kościół. Syn umiłowany to też poznanie, porządek tego świata, to nasze słowa, to nasz język. Duch Święty to miłość, dar, oddech, siła, która popycha nas, która daje nam energię, to jakaś boska, osobowa energia, która daje nam siłę. Módlmy się wobec tego, zakończmy to nasze spotkanie modlitwą właśnie do Trójcy Świętej, żebyśmy, i prośmy ją także o to, żeby pozwoliła nam być naprawdę blisko tej tajemnicy, którą jest, tajemnicy niezgłębionej. Powstańmy, pomódlmy się. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy bardzo. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, aby się porozmawiać z ojcem prelegentem, to zapraszamy do salki katechetycznej przy Placu Mariackim. W salce można również kupić katechizm Kościoła Katolickiego albo Pismo Święte wydawnictwa Pallottino po niższej cenie. A za tydzień katecheza o Kościele, oblubienica i Matka. O Kościele wygłosi ksiądz Edward Stanek. Dziękuję.